Okej, witajcie. Co to za nowa gra? Ło, co to? Hearthstone. Co to za gra? Karcianka. Skąd się to wzięło? Czy to jakieś blunsy? Czemu odcinek w środę? Nie mam pojęcia. Stało się coś dziwnego. Kiedyś grałem bardzo dawno temu w Hearthstone'a. Przypomniałem sobie i postanowiłem sobie, że zagram. I wykonałem misje jakieś były za 6 pakietów. Misje powrót do gry. No i dostałem parę kart. No i co? Wydaje mi się, że dzisiaj może zagramy jakąś gierkę i sobie zobaczę, jak sobie radzę. No to zaraz przechodzimy do gry. Okej, no to zaraz przejdziemy do pojedynku. I pojedynki mogą być czasami troszkę nudne, więc wytnę niepotrzebne, nudne sceny i zostawię same ciekawe, gdzie na przykład niszczę przeciwników. Zawsze lubiłem ten ekran ładowania. Takie... No, ciekawy jest, a zwłaszcza te nazwy. Urdan kontra Malfurion. Muszę chronić dzikie postępy. Okej. Twoja dusza będzie moja. Gramy na druida. Ciekawie. W dobrych rękach jest strasznie mocny, ale normalnie jest w miarę słaby. Mocą na pewno jego umiejętnością jest, że może mieć manę dwie rundy wcześniej, pełną. I może sobie dodawać obrażenia. I ma karty typu jakaś, jak dobrze pamiętam, zimna krew. No i dobrze. Na razie nie mamy żadnych kart. No to przywitajmy się. Dobra. Najgorzej jest, kiedy przeciwnik się nie wita. Okej, dobra. Okej, od razu monetka. I co? Kryształ z many? O, gwałtowny wzrost. Właśnie o tym mówiłem. Bardzo mocny. Okej. Postawmy sobie taką early kartę i tutaj mój deck, bo chwilę pograłem, wbiłem 22 rangę, jak tutaj widzicie. Chwilę pograłem i zrobiłem sobie taki deck. Parę kart w early, które będą dość sporo zadawać, a później są mocne karty na late game. No i wydaje mi się, że w early trzeba przeżyć, aż w końcu nie dojdziemy do late game'a i mam parę demonów. I mam też kartę, która zamienia moją postać w jakąś lepszą postać, to się chyba Pakt Krwi nazywa. To wszystkie moje demony, które zginą, się respawnują, czyli znowu wracają do życia. I moja pasywka, tutaj to jest Czarnoksiężnik, mogę sobie zadać dwa obrażeń i dobrać kartę. Jak się polepszę, to moją pasywką będzie, że mogę zadać 3 obrażeń i się uleczyć. No dobrze, przeciwnik nic nie robi. I nie wiem, czy teraz przypadkiem po prostu będą takie nudne rundy. Albo mam nadzieję, że to nie jest typ osoby, który po prostu specjalnie czeka, żeby się skończyła runda i chce, żeby się przeciwnik poddał. Okej, tu mamy wędrowiec pustki. Prowokacja, jeżeli ktoś nie wiedział, a także najpierw trzeba zaatakować tego tutaj stronnika. Czyli jeżeli on ma tą małpę, to ona musi go zaatakować. To też jest prowokacja. Więc muszę wpierw zaatakować tą małpę, zanim zaatakuję na przykład bohatera. To jest demon, więc jeżeli uda mi się przeżyć wystarczająco daleko, później będę mógł go sobie zrespawnować. No dobrze. Przywróć 8 punktów zdrowia. Niestety przywrócił tylko 3 i nie wiem, czy to był dobry ruch. Właśnie chciał zaatakować raptorka, ale chyba nie może, bo przypadkiem chyba mam prowokację, kolego. Ojojoj. Jeden strzał. O! To jest ciekawa karta. 1-1-1 i zadaje dodatkowe takie obrażenie. Dobrze, co by postawić? Postawi kolejnego raptorka. Zniszczmy, tak. I okej, teraz dobrać kartę albo... Nie sądzę, żeby druid... Nie ma broni, więc mogę postawić szlam, który normalnie niszczy broń przeciwnika, ale on nie ma raczej broni, więc go... Po prostu postawię, okej, zadaj 3 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi. No ciekawie. O, Król Lisz. To jest ciekawa karta, to jest normalnie cała historia, bez tryb przygodowy i można tam zyskać karty. No i to jest legendarna karta, którą się prawdopodobnie dostaje za przejście całego tego trybu przygodowego, ale ją dostałem po prostu z paczki kart darmowej. Więc to było w miarę szczęśliwe. Nie wiem, czy ją zniszczyć, czy uderzyć w przeciwnika, ale wydaje mi się, że dwa i w twarz. No to tak, tak i w twarz.
Dobra, dobierzmy kartę za dwa życia. Aha, nie kliknąłem, no trudno. I tak sądzę, że dużo się nie stało. Jak widzicie, normalnie być teraz on mam więcej many, mam 5, on to dopiero w tej rundzie ma 5, ale mówię, on może sobie przyrosnąć jeden many. To jest właśnie dobra karta, on może to zrobić jeszcze raz i to jest najlepszy. Okej, to jest bardzo mocna karta. I to zadamy tylko średnio dużo obrażeń, więc... Okej, to jest nawet dobra karta. Dobieramy demony z naszej talii. O, i to mi się bardzo podoba. I teraz mogę spokojnie walnąć sobie w jego twarz. Hit the face, no dobrze. No. Czyli teraz mamy dwie tutaj karty, które mogą łącznie zadać 5 obrażeń. No i mamy oczywiście tutaj prowokację, okej. Daj 2-2 i prowokację. Okej, teraz zrobił bardzo dobre zagranie. I nie wiem szczerze, jak sobie z tym poradzić, jeżeli nie dostanę jakiejś super karty. Daj 2 do ataku. 4, 7, 1 obrażeń zostanie, no to nie wiem. To będzie 5. Okej, tylko możemy stracić dobre karty. Dobra. To jest demon, którego przeżywamy i niszczy nam dwie karty, ale mamy szarże. Hu, dobrze. Nie wyszło tak źle. W takim razie 5, 3 i 2. No. Tak, 5. I 3. I 2 w twarz. Weźmy kartę. O, daj stronnikowi jeden do ataku, jeden do życia. Nie jest to super, ale się zawsze przyda. No i tutaj w miarę fajna karta, golem zbożowy. Gdy zginie, przyzywa kolejnego golema zbożowego, tylko który ma jeden życia. Okej, to jest ciekawy druid, który idzie pod karty, które po prostu kontroluje tak zwane plansze. Dobra, to my postawmy tego króla lisza. I co on robi? 8-8, prowokacja. I do tego, co koniec rundy dodaje kartę, jak to się nazywa, kartę rycerza śmierci. Są to przeważnie mocne karty, jest to pewnego rodzaju przeważnie pakt. Czyli, że na przykład niszczymy ileś naszych kart, ale robimy coś z przeciwnikiem. Zobaczmy. Zadaj 3 punkty obrażeń wszystkim wrogom. I to akurat bardzo dobra karta, bez żadnych ujmów dla nas. Okej, czy zabije lisza? Tak, według mnie mógł tego nie robić, bo i tak by mu na zero wyszło, ale no, w sumie musiał to zrobić. Bo by mógł go znowu uderzyć i by miał już bardzo mało życia. Dobra, mamy odnowienie życia bohaterowi. Okej, czyli uderzy w twarz po prostu. 3 zdrowia bohaterowi, wyssanie życia dla bohatera, no i daj stronnikowi. O, przywróć 8 punktów zdrowia, wow. Użył tego na sobie. No to ja też mogę trochę sobie życia przywrócić. Dobra, on sobie przywraca to też. 2, 2, 4, 3. No. No to nieźle sobie odrodziliśmy 7 zdrówka. Choć i tak ma więcej tego zdrowia. Już ma 10 many. Chyba znowu będzie atakował. Idzie w twarz, czy idzie tego? No właśnie, to jest też decyzja, bo normalnie przeważnie opłaca się w twarz, ale jeżeli przeciwnik ma dobrą kartę i nie pójdzie się w tą w tak zwaną twarz, to się może źle skończyć. Dobra, zadajmy sobie obrażenia. Okej, nie jest to karta, którą bym użył teraz. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Tą kartę zostawimy sobie na potem. Teraz już można zagrać naprawdę potężnych stronników za 10 many. No i dobra, poczekajmy. Okej, to nie jest zbytnio potężny stronnik, chyba że właśnie dam mu jakieś 2-2 i prowokacja, no właśnie. To jest problem. Ale mogę go zniszczyć po prostu. Okej, nie wiem czy to był dobry ruch, bo dał mi tylko za darmo kartę. I to jest bardzo dobra karta. Też mamy prowokację. Dobra, zróbmy tą prowokację. I zróbmy 3 punkty, to zostanie 4. Pięknie.
To zostawimy sobie. Demonowi dodajemy 3, 2-2. Dobra, pobierzmy kartę. Ok. Średnio. Czy na coś innego? Liczę na kartę, która zamieni nas w tego potwora i będziemy się leczyć i wtedy to jest automatycznie wygrana. Musimy otrzymać, to się pakt krwi nazywa. O, chyba chciał uderzyć w twarz, ale... No niestety, chyba zapomniał. Okej, kolejny demon. Powstanie przeciw tobie. Wygraliśmy, tak mi się wydaje. I teraz mamy kartę, dodaj... dwa punkty stronnikowi, ale jeżeli jest demonem, dodaj mu dodatkowe statystyki. Jeszcze postawimy tego krokodyla. Niby nic, ale zawsze. W twarz, a zabijmy go, żeby nie otrzymywać obrażeń. Normalnie każdy by poszedł w twarz, ale to się zawsze bardziej opłaca. Okej, dobre zagranie. Dziękuję. No dobrze. Wydaje mi się, że zaraz, teraz już wygrywamy praktycznie na 100%. Pewnie się przeciwnik podda. Ale jeżeli otrzymamy jeszcze kartę tego demona, to wygramy na pewno. Niestety nie. A szkoda. Dobrze, O, dobra, poddał przeciwnik. A chciałem takie playsy tutaj robić. I udało się wbić rangę 21. Świetnie, jesteśmy majtkiem z południowych mórz. No dobrze, to był taki dziwny odcinek w środę z Hearthstone'a. Może już niedługo to 3000 subów, liczę na to bardzo. No i wydaje mi się, że urozmaicimy trochę kanał, będzie więcej serii. No i dobra, to by było na tyle i widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze nie wiem z czego. Do zobaczenia.